musiał za nie jeszcze płacić. Wyj ten Tusk Żydzi, rozp***dolą Polskę, będą mi k***a gniazdko bez mojej wiedzy mógł buntować. Co to jest? Nie będę płacił. To? Nie będę. To może ja wyślę do pana monterów. A pewnie, przyjeżdżajcie. Potrafiliście za komuny strzelać do ludzi, to im nie zabijcie. Halo, poproszę ekipę monterów na szwoleżerów przez rzec.13. Tylko niech nie idzie sam. Proszę Państwa, mamy w Polsce, niektórzy mówią 150, a niektórzy nawet 300 tysięcy świadków Jehowy. No liczmy, że, ale jest to, są dziesiątki tysięcy świadków Jehowy. Ludzi, którzy podważają naszą katolicką wiarę w najistotniejszych dogmatach. Nie ma Trójcy Świętej, Chrystus nie jest Bogiem, Maryja nie jest Matką Boga, a papież jest to diabeł w białej szutannie. No we wszystkim, co my wyznajemy, co jest dla nas cenne, oni są na odwrót. Czy Państwo słyszeliście jeden numer kabaretowy na świadków Jehowy? Halo, dzień dobry, Krzysztof Wiśniewski, TPSA. W czym mogę pomóc? Dzień dobry, proszę pana, ponieważ ja dzwoniłem wczoraj i mówił pan, że pana obiecywał pan, że pana zarzekał się pan, że dzisiaj internet już będzie. I jest, dziękuję bardzo. Proszę pana, w takim razie w czym tkwi problem? Otóż proszę pana, w tym waszym internecie jest tyle zła, przemocy i pornografii. O tym i o innych zagrożeniach dzisiejszej cywilizacji przeczyta pan w najnowszym numerze Strażnicy. Proszę podać adres. Szkoleżerów przez rzec.13. 13. No dobrze, to... Przepraszam bardzo, a kiedy będziecie? No możemy być w ciągu 5 minut. Zapraszam całą ekipę. Będziemy. Wie pan co? Tak. Może trochę nieuprzejmy, ale mógłby pan mi wziąć całą prenumeratę strażnicy? Proszę pana, nie ma problemu, podjedziemy busem. Dziękuję bardzo. Czy państwo słyszeliście w Polsce jeden kawał na świadków Jehowy? Ja jestem świadkiem... Świadkiem tego, co wyczynia tutaj wróżbita Wojciech. Jestem świadkiem Jehowy. Aha. Chciałbym się dowiedzieć, kiedy będzie koniec świata. Koniec świata? No, musi pan przyznać, że parę razy z tym końcem świata wam nie wyszło, prawda? I nie można było od razu zadzwonić do wróżbity Wojciecha. Ale spokojnie, ja specjalnie dla pana zastosuję tradycyjne chińskie ciasteczko z wróżbą. I co z tym ciasteczkiem? Bardzo smaczne. No ale kiedy będzie koniec świata? Proszę pana, koniec świata to będzie, jak ktoś pana wpuści do mieszkania. Dziękuję bardzo. Ja nie słyszałem. Nigdy. W kabarecie ani razu. Leciu, jakieś państwo do ciebie. O kurna, to chyba ruskie, bo im pilota stałku zasunął. Здравствуйте, towarzysze. My pilota, nie? My nie znają pilota. Dzień dobry, ale my chcieliśmy porozmawiać o przyszłości. No, już raz żeśmy przyszłość razem budowali i Pałac Kultury tylko został. Nie, nie, pan nas chyba źle zrozumiał. Czy wie pan, dlaczego są wojny na świecie? O, wy bolszewiki, jeszcze wam mało wojen, rozbiorów? O Jezus Maria! O, właśnie my w tej sprawie? Wara mnie stąd, plemię zmijowe. O, widzę, że pan czyta słowo życia. Wolę słowo ludu. A słowo ludu polskiego mówi: z ruskimi w układy nie wchodzić. Oj nie, ciu, nie u nas się, bo ci ciśnienie znowu podskoczy, no. Zaraz, nie, no państwo nas naprawdę źle zrozumieli. Wypadł mnie stąd, ja bud twoją mać, bo zawołam strażnika osiedlowego. O, właśnie, może nowy numer strażnicy państwa zainteresuje. Kaziu, podaj panu. Licha, to panowie ze straży nie jest. A to panowie ze Straży Miejskiej, to przepraszam. A nakaz panowie mają? Tak! Od samego Boga! On posyła swych aniołów. Wy obwieszczali jego królestwo na ziemi. Kurna krycha, to koniec świata! Bóg ruskich aniołami zrobił i przysłał do nas. A ja niewyspowiadany jestem. Leś to po księdza proboszcza, niech no z sakramentami przyjdzie, no. Nie, po księdza. Zdraskujcie. No widzisz, Mieciu, to ty jakiś Jehowy jesteś, skoro nawet aniołowie przed tobą uciekają. Masz do księdza proboszcza do spowiedzi. W
Wręcz przeciwnie, bardzo często słyszałem, jak ludzie mówili Świadkowie Jehowi, a to są bardzo porządni faceci, o, jak oni sprzątają, jak oni remontują, to nie jeden proboszcz bierze Świadków Jehowy na remont plebanii, mówi tylko panowie, nie mówcie, jakiej wiary jesteście. Oni nie piją, oni nie przeklinają i dobrze, i chwalmy ich za to, co jest dobre.